Panie dyrektorze, pan jest bardzo mocno związany z właśnie tutaj z, nie tylko z warsztatami, ale przede wszystkim z tym przeglądem. Jest pan jednym ze stałych elementów, że pozwolę sobie użyć takiego sformułowania. I pewnie powie mi pan, że za każdym razem jest pan czymś zaskoczony, że ten festiwal nie jest w stanie się znudzić. Tak jest. No i powiem tak jeszcze, że ten stały element jest już na tyle stały, że właściwie no, nie mogę sobie wyobrazić, żeby mnie tutaj nie było. Więc nawet gdyby mnie chciały panie zamienić na lepszy, inny, młodszy model, to się tak łatwo nie dam. A jak wspominałem też kiedyś, to był zupełny przypadek. W 2004 roku pojawiłem się tutaj jako juror i zupełnie biegu wszedłem na scenę, no bo musiałem zastąpić niedysponowanego prowadzącego. W związku z tym jestem tutaj i zauroczyli mnie widzowie, uczestnicy, aktorzy. Nie wspomnę już o organizatorach. Swego czasu przecież, jak Państwo wiedzą, także pracowałem w Krośnie. Tym więcej serca wkładałem w organizację. No i ta przyjaźń będzie mi się trwała do ostatnich dni, no a zaskakiwany jestem rokrocznie, choćby dzisiaj piękny mam strój, który zawsze jest dla mnie niespodzianką, ponieważ pani Ewa Nowicka wraz z Beatą Ciechanowicz, które tutaj są takim, nazwałbym to, centrum dowodzenia przeglądu, zawsze jakiś ekstrawagancki pomysł realizacyjny posiadają. Na tym też polega cała zabawa, że ja nie jestem wtajemniczany wcześniej. Chodzi o to, żebym się sprawdził jako reagujący żywo na niespodziewane sytuacje. No i to wszystko też powoduje, że mamy taką fajną atmosferę. My tą energię przekazujemy ze sceny uczestnikom. Uczestnicy na scenie prezentują się, wydaje mi się, chyba najlepiej, jak tylko potrafią, też mając pozytywną, świetną energię. No, cały ten przegląd jest fenomenem wręcz, co wskazuje, no to też duża popularność tego, nie tylko wśród uczestników warsztatów terapii zajęciowej, czy też domów samopomocy, no ale także zainteresowanie z zewnątrz zwykłych mieszkańców. Zresztą o tym się mówi nie tylko w Krośnie, ale także w całym województwie lubuskim, bo jest to jedna z wielu, a może inaczej, bo to jest jedno z niewielu wydarzeń realizowanych w takiej formule i na takim poziomie, mogąca zjednoczyć to środowisko osób niepełnosprawnych. Bo tych wydarzeń jest sporo w naszym województwie, ale to jest wyjątkowe i zawsze będzie wyjątkowe. Uczestnicy chyba mają tego świadomość i jakby podnoszą rangę tego wydarzenia, coraz lepiej się prezentując i coraz bardziej angażując się w te wystawienia, z którymi przyjeżdżają. Pewnie tak, to też jest spowodowane tym, że instruktorzy mają coraz większą świadomość. Instruktorzy, organizatorzy także, bo to też od nich zależy, jaką atmosferę zbudują i przygotują. Bo gdyby nie warsztaty terapii zajęciowej w Krośnie, to wydaje mi się, że po kilku latach niewielu by tutaj gości przyjeżdżało, bo oni mają też inne możliwości prezentacji swojego dorobku. A ten przegląd jest nie tylko prezentacją, ale jest czymś więcej, bo dla nich to jest także taka codzienna odskocznia od tego, co się dzieje na co dzień, ale także pewnym sprawdzeniem siebie, zdobywaniem nowych doświadczeń, budowaniem takiej więzi rodzinnej, pokonywaniem swoich ułomności, bo scena wszystko tuszuje. Wszyscy są znakomitymi aktorami i robią to doskonale.